Strefa EZG w internetowym radio obywatelskim, EZG Czarek Adamski. Jadran Skoczylas. Uff, dotarliśmy do studia, jesteśmy już teraz z wami stacjonarnie, a nie mobilnie. Już tak, nie pociągamy tak mocno. Nie pociągamy tak mocno teraz już w ogóle, wcale nie pociągamy, po prostu, wiecie, klima tak średnio działała i w związku z tym, no niestety, ale... A w sumie mamy wiatraczek. Tu się spocilim, tam się spocilim, już nie pociągamy. No mamy dla was, poza pociągową historią na Widze, też inne informacje, jak wspomnieliśmy. Teraz chcielibyśmy się tej oświacie zgierskiej przyjrzeć. Dobrze jest w tej oświacie, Adrian, twoim zdaniem, czy niedobrze? Zgierskiej? Tak, źle się dzieje w państwie zgierskim, oświacie. O, pytasz o poziom wykształcenia. Pytam o poziom wykształcenia, rzecz jasna, tak. A to nie wiem. Nie wiesz. A poziom... konkursów na dyrektora szkół, to jak oceniasz? Wiesz, wysoki jest? Jaki faktor? Czy słowo nie? Konkurs w naszym mieście jest niewskazane, to śmierdzi. No. Ciekawe, jak to jest. Rozmawialiśmy przed chwilą z panią naczelnik Olszewską, naczelnik Wydziału Oświaty. Oczywiście pogłoski poszły w miasto, że podobno jest już na zwolnieniu lekarskim, ale okazuje się, że nie jest, odbiera telefony, znaczy się, trzyma się dobrze. Pracuje, nie boi się zwolnienia. Nie boi się zwolnienia i nie boi się też chyba jakoś bardzo mocno wyników tego konkursu. Przynajmniej tak udowadniała przed chwilą. Znaczy, no nie boi się, no bo już je zna przecież. Znaje, twierdzi, że 27 sierpnia konkurs został zatwierdzony. Już i powiedz, tutaj... o jakim konkursie mówimy? Mówimy o konkursie na dyrektora szkoły podstawowej nr 11 w Zgierzu. Szkoła 11, jakbyście nie wiedzieli, jest na Dibuła, a właściwie tak na rogu Dibuła i Cezaka. I tam właśnie dyrektora trzeba było wybrać. Startowały dwie kandydatki, z tego co wiemy, i te dwie kandydatki były, różniły się tym od siebie, że jedna już dyrektorką była do tej pory, a druga dyrektorką nie była, ale podobno jest funfelą pani prezydent. Czyli miała zostać dyrektorką. Czyli miała zostać dyrektorką. No i pech chciał, że niestety, ale komisja konkursowa, w której skład wchodzą zresztą rodzice, wchodzą nauczyciele, tak, przedstawiciele grona pedagogicznego, no, wchodzą też urzędnicy Urzędu Miasta. No niestety, ale wygrała dotychczasowa pani dyrektor. No i ta dotychczasowa pani dyrektor nie została długo zatwierdzona przez panią prezydent. No to trwało chyba ponad miesiąc, tak myślę, jak nie więcej. Ostatecznie, to już wykraczało poza chyba ten statutowy. Chyba. Po ostatecznym rozpatrzeniu przypominamy, że konkursy na dyrektorów szkół rozpisywane są na 5 lat, bo to jest bardzo istotna informacja. 27 sierpnia podobno pani prezydent zatwierdziła decyzję komisji. Lepiej i wyniki późno konkursu. Niż później. Tak, no przykro tylko, że powierzyła na rok tej osobie, tej dotychczasowej. A czemu tylko na rok na przykład, a nie na więcej? No tylko na rok powierzyła, dlatego że uznała, że skoro ona kończy swoją kadencję, to co będzie ktoś dłużej od niej siedział? Jakoś? No przecież to i tak będzie dłużej tą dyrektorką niż kadencja trwa. Trwa kadencja. No trochę dłużej, no ale zawsze krócej. No. 5 lat. No. Smutne to. No ale tak. I dotychczasowa pani dyrektor wygrana w konkursie, zamiast zostać mianowana na 5 lat dyrektorem szkoły, zostało jej powierzone ta funkcja na kolejny rok jedynie. No i podobno wszystko jest zgodnie z prawem, twierdzi Urząd Miasta, a z kolei Związek Nauczycielstwa Polskiego, przedstawiciele grona pedagogicznego i rodzice, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą już coś zupełnie innego. Zresztą na Komisji Oświaty Rady Miejskiej Zgierza też byliśmy z mikrofonem. I jak była się w urzędzie, czy w szkole? Nie, w urzędzie była, ale chyba w urzędzie, z tego co kojarzę, ale w zgierskim patrolu mogliście tego posłuchać. Istotnie była wrzawa. Jak to mówi on, coś tu śmierdzi po prostu. No. Lepiej nie tykać. No, okazuje się, że chyba warto tykać, bo po raz kolejny, to nie jest przecież pierwsza historia z tłem personalnym, nazwijmy to w ten sposób. I funfelskim, jeśli chodzi o panią prezydent Wieczorek. Dziwna sprawa, no tak jakoś te przepychanki personalne to jest chyba coś, co można nazwać tym clue całego sprawowania urzędu przez panią prezydent przez ostatnie 4 lata. Właściwie o niczym tyle nie mogliśmy słuchać i rozmawiać, co o wiecznych roszadach i przepychankach właśnie personalnych. Myślę, że to jest ta polityka, o której zawsze mówi pani prezydent, jeżeli ktoś ją krytykuje, to że robi to politycznie? Może tak być, że krytykuje politycznie, ale te decyzje też mają jakiś wymiar zapewne polityczny. Polityka kadrowa. Polityka, a to co innego. Human resources, czyli zarządzanie personelem. Czyli jest politycznie jednak. No wiesz co, no wszystko jest polityczne. To czy jedziesz po bułkę, czy po chleb tego, czy innego producenta, też jest twoim poniekąd wyborem politycznym. O chlebie to może nie mów, bo no. Faktycznie już teraz jest polityczne. Teraz jest polityczne. No to nie, to rzeczywiście nie rozmawiajmy o chlebie, porozmawiajmy o tym, co polityczne nie jest. Słucham.
To może przerwa jakaś muzyczna. Oczywiście. I tak, i tym sposobem polityczną krytykę też uprawiamy. Nie, no nie ma to nic wspólnego z polityką. Zresztą pani prezydent nie jest już w żadnej partii politycznej, z tego co nam wiadomo. Wiesz, wielu na przykład z naszych radnych mówi, że oni nie są politykami, tylko samorządowcami. Ja też tak uważam. To jest bardzo piękne, co mówią. Natomiast no, na poziomie lokalnym bez wątpienia są politykami, szczególnie jeżeli jeszcze należą do konkretnego ugrupowania politycznego. Trudno nie nazwać ich politykami. No chyba, że są jakimiś tam działaczami lokalnymi w zakresie nieoszyldowanym jakimś tam, tak, partyjnie, tylko nie wiem, jakaś organizacja na przykład, EZG na przykład nasza, albo nie wiem, tam jakieś inne stowarzyszenie. To wtedy jeszcze można pomyśleć o tym, czy to jest rzeczywiście przypadkiem niesamorządowiec, bo no, polityka na poziomie lokalnym także występuje, nie miejcie złudzeń, na pewno. No i tym razem też występuje, okazuje się, chociaż mam wrażenie, że to ma wymiar bardziej funfelski, wiesz, jednak. No i taki ambicjonalny jednak też. No ambicjonalny też. Najgorsze to jest to, że ludzie się bardzo zniechęcają do naszej zgierskiej lokalnej władzy. Tej niepolitycznej władzy oczywiście. A tej władzy sprawowanej obecnie? Czy? Tej władzy sprawowanej obecnie, tak. Że jest tak dużo tych różnych potyczek, tak dużo tak zwanej szarpaniny, tak dużo trzeba relanium przyjmować, wiesz, że ludzie po prostu się zniechęcają, mówią, a na cholerę mi to. No po prostu tak po ludzku rezygnują z czegokolwiek. A nie będę startować, ani idę do wyborów, nawet do Rady Miasta, bo mam ich dość. A nie będę startować na żadnego dyrektora szkoły albo innego... Będę posyłać dzieci do szkoły. Posyłać do szkoły to jeszcze, ale z Bogiem, jest obowiązek szkolny, ale no mimo wszystko, nie? I ludzie po prostu mają tego dość i nie mają ochoty już się w nic angażować. Jak słucham historii o zatrudnieniach, o zwalnianiach, o sądach pracy, to ja się nie dziwię, że od tego zgierza to jest totalny odwrót. Aż w końcu zostanie ktoś sam na Kto? Placu boju. Ale jaki król jest, przepraszam, królowa. Taka bajka kiedyś była, każdy ale to o nagim cesarzu. Było. No i trzeba by się było ubrać w końcu. Będą stosowne do tego wybory już w listopadzie. No a teraz będzie nasz wybór muzyczny, gdy dzwoneczek się odezwie oczywiście.